Florian, debiut w polskiej ekstraklasie za tobą, no ale mina nieszczególna, rozumiem, że z powodu wyniku. No, jesteśmy bardzo smutni, tak. Cieszę się, że mogłem dzisiaj debiutować w ekstraklasie, ale jak nie wygrasz ten mecz, to nic z tego. Jesteśmy wszyscy bardzo smutni i... Trzeba czekać na następne spotkanie we Wrocławiu, rozumiem. Spodziewałeś się tego, że dzisiaj dostaniesz szansę? Tak, bardzo podobało mi się i jestem szczęśliwy, że dostałem szansę, że trenerzy liczyli na mnie. I no, trochę to mnie boli, że nie mogłem pokazać, że no, strzelić bramki albo jakiś asysta zrobić na końcu. To mnie bardzo trochę bolało, ale no... To nic z tego. Następny raz musimy wszystko dać, wygrać w Wrocławiu i no, to jest ważne. To był właściwie twój debiut w seniorskiej piłce, tak można powiedzieć, jeśli chodzi o ligowy poziom. Trochę inaczej to wszystko wygląda, inaczej się gra niż chociażby w młodzieżowej lidze UEFA? No tak, nie? Tu bardzo ciężko się grało w Krakowie. Krakowia bardzo niżej stoił, nie było takie dużo miejsca w środku, musieliśmy więcej do boku grać. No i to nie było takie łatwe dla nas i to też było widać. Powiedz z boiska, z perspektywy boiska, piłkarza, te sytuacje, analizy wideo, czyli tak zwany VAR, jakoś to wytrąca z rytmu? Jest to... coś dziwnego dla was? To też była niecodzienna sytuacja, no pewnie pierwszy raz się z nią spotkałem. No, jest bardzo dziwne, nie? Bo ty stoisz tam na boisku i musisz czekać na decyzję od sędziara. No i to trochę czas nam wezmę też i ja też myślę, że 5 minut to było dla mnie za mało. Na końcu jeszcze myślę, że to musiało się więcej grać, bo to tak było i... No, dla nas to jest trochę dziwne, nie? Jesteśmy szczęśliwi, że bramki nie lecili, no ale trochę, tak, trochę. Trzeba się przyzwyczaić. Tak.